tam... Co? Rektorem. A, dziekanem. A tam jest rektorem chyba. Dziekanem. Mówię, że... Wydział Zarządzania obchodzi 20-lecie. Wydział Zarządzania powstał w 1994 roku. Ostatnio takie wiadomości serwuje nam wydziałowy fanpage na fejsie i nie tylko. Ale gdzie tak naprawdę powinniśmy szukać jego początków? Cóż, cofnijmy się nie o 20, lecz o 50 lat. W 1964 roku z inicjatywy profesora Jana Zieleniewskiego na Eksocu powstała Katedra Ekonomiki i Organizacji Pracy. Nazwa zarządzanie, jak wszystko co zachodnie, była wtedy nie do zaakceptowania przez ówczesne władze. 5 lat później profesor wszedł w skład utworzonego w Polskiej Akademii Nauk Komitetu Organizacji i Zarządzania. W ten sposób organizacja i zarządzanie stały się dyscyplinami naukowymi i powoli wkradały się do świadomości polskiej akademickiej. Tematyka zarządzania stawała się coraz popularniejsza, a opracowana zbyt nowatorska jak na tamte czasy podstawa programowa nie spotkała się z aprobatą ówczesnych władz Eksocu. 28 lutego 1991 roku do rektora UŁ trafiło pismo wyjaśniające potrzebę utworzenia samodzielnego Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Łódzkim. W ten sposób tryby poszły w ruch. Po batalii trwającej ponad 3 lata, 1 września 1994 roku powstał Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Jego pierwszym dziekanem został profesor Bogdan Gregor. Przez 7 lat działalności Wydział dzielił miejscówkę ze swoim starszym bratem, Wydziałem Ekonomiczno-Socjologicznym. Budowa nowego gmachu Wydziału Zarządzania rozpoczęła się w 1999 roku. Realizował ją ówczesny rektor UŁ, profesor Stanisław Niszewski. Budynek zaprojektowali Anna i Jacek Grabowscy z firmy Arkadis, a budową zajęła się spółka LPB Skanska. Inwestycja zakończyła się w 2001 roku. Gmach ma powierzchnię około 16 000 m2. Uwagę przykuwa fajna architektura, w tym patio z przeszklonym dachem i słynne już balkony wewnątrz budynku, które stały się niemal znakiem rozpoznawczym naszego wydziału. Budynek należy do najnowocześniejszych w grupie ośrodków akademickich. Posiada ponad 200 stanowisk komputerowych i, co najważniejsze, darmowe Wi-Fi. Przez 20 lat działalności zwielokrotniła się liczba studentów, doktorantów i pracowników naukowych. Z początkowych 6 katedr zrobiło się 9. Na wydziale działa Wydziałowa Rada Samorządu Studentów i wiele studenckich kół naukowych. Czego możemy się spodziewać za kolejne 20 lat? Tego nikt nie może być pewien. Wydział Zarządzania zaskakuje od początków swojego istnienia. My jesteśmy pewni jednego. Za kolejne 20 lat zjedziemy tutaj ze wszystkich stron świata na następną imprezę urodzinową. Coś mi to